Rozdział 6. Miłość do Pana i Jego słowa. Po tej dłuższej dygresji wróćmy jednak do naszego rozdziału 6, 5 Księgi Mojżeszowej. Po tym jak Mojżesz przedstawił ludowi izraelskiemu tę istotną, podstawową prawdę o tym, że Bóg jest jedynym Panem, starał się uświadomić im odpowiedzialność i obowiązki, jakie posiadali względem tego Boga. Ten jedyny Bóg był również ich Bogiem. W swojej niepojętej łasce związał się z nimi, nosił ich jak na skrzydłach orlich i przyprowadził ich do siebie, by byli jego ludem, a on ich Bogiem. Teraz zaś Izrael miał postępować w sposób godny tej relacji. Lecz jakże było to możliwe w praktyce? Urzeczywistnianie tej wzniosłej relacji, w której zostali postawieni z czystej łaski, możliwe było tylko dla miłujących serc, które były źródłem wszystkich czynów. Dlatego też Mojżesz powiedział: będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Werset 5. W tym tkwi tajemnica prawdziwej wiary i pobożności. Bez miłości ludzka religijność nie ma przed Bogiem żadnej wartości. Synu mój, daj mi swoje serce. Przypowieści Salomona, 23 rozdział, 26 werset. Gdy ktoś pójdzie za tym wezwaniem, wszystko inne w jego życiu znajdzie się na właściwym miejscu. Serce można porównać z mechanizmem regulującym chód zegarka kieszonkowego. Mechanizm ten przenosi swoje działanie w poszczególnych, następujących kolejno po sobie stopniach. Włosowa sprężyna spiralna działa na przekładnię wielu kół zębatych, te z kolei na wskazówki poruszające się po cyferblacie. Jeżeli mój zegarek chodzi za szybko lub opóźnia się, to nie naprawię tego defektu przez ciągłe przestawianie wskazówek. Muszę ustawić na nowo mechanizm regulacyjny. Tak samo jest z ludzkim sercem. Jeżeli znajduje się ono w dobrym stanie, to i nasze postępowanie nie będzie pozostawiało nic do życzenia. Wszystko, co czynimy lub czego właśnie nie czynimy, będzie pozostawało w harmonii z naszym wewnętrznym stanem. Czysto zewnętrzne zmiany i polepszenia nie mają szans przetrwania na dłuższą metę. Muszą mieć swoje źródło w sercu. Bóg patrzy na serca. Jego apel do nas brzmi: dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. 1 Jana, 3 rozdział, 18 werset. Słowa te świadczą o Jego głębokiej miłości. On miłuje nas czynem i prawdą i głęboko życzy sobie, byśmy odwzajemniali tę Jego miłość. Zarówno względem Niego, jak też w obejściu z innymi. Wszystko powinno wypływać ze szczerego serca. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Werset 6. Jest to godne uwagi. To, co jest w sercu, będzie także na ustach i znajdzie swoje odzwierciedlenie w całym życiu. Jakże ważne jest zatem, aby nasze serca były wypełnione po brzegi Słowem Bożym, aby nie pozostało w nich miejsce na próżność i marność tego świata. Wtedy także i nasza mowa będzie zawsze w łasce zaprawiona solą. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Kolosan 4 rozdział, 6 werset,
albo Mateusza 12, rozdział 34, werset. Język jest poniekąd organem serca, nawet całego człowieka. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Mateusza 12:35. Jeżeli serce rządzone jest Słowem Bożym, to błogosławione skutki odbiją się na całym charakterze, sposobie bycia i zachowania człowieka. Pismo Święte raz po raz pokazuje, jak wielką wagę Bóg przywiązuje do dobrego stanu serca względem Niego oraz Jego słowa, co w zasadzie jest jednoznaczne. Jeżeli serce jest zimne i obojętne wobec Boga, prędzej czy później objawi się to w zboczeniu z drogi sprawiedliwości i prawdy. Dlatego też Barnaba napominał młodych w wierze, chrześcijan w Antiochii, aby całym sercem trwali przy Panu. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 23 werset. Jakże potrzebujemy tego napomnienia o każdym czasie. Jedynie taka decyzja ma wartość przed Bogiem. Nadaje charakterowi chrześcijanina godną powagę, do której wszyscy powinniśmy dążyć. Jest to Boży środek zaradczy na wszelkie zobojętnienie i martwą formę. Innymi słowy, na wszystko, co tak bardzo go zniesławia. Nasze zewnętrzne postępowanie może być jeszcze poprawne, nasze wyznanie wiarygodne. Ale jeżeli całą naszą istotą nie trwamy przy Bogu i naszym Panu, Jezusie Chrystusie, to jest to pozbawione wartości. Co więcej, serce stanowi środek, przez który działa na nas Duch Święty. To dlatego apostoł Paweł modlił się za świętymi w Efezie, by Bóg oświecił oczy ich serc i aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w ich sercach. Tak więc całe pismo zgadza się z napomnieniem naszego rozdziału. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Gdyby Izrael poszedł za tym napomnieniem, pozostałby w bliskości swojego Boga, z którym wiązało go święte przymierze, i w ten sposób zostałby zachowany od wszelkiego zła, zwłaszcza przed ohydą grzechu bałwochwalstwa. Gdyby Izraelici rzeczywiście wzięli sobie głęboko do serca słowo Pana, nie padliby ofiarą ciągłego niebezpieczeństwa, by oddawać cześć martwym bożkom, Baalowi i Asztarcie. Zauważmy, jak po raz kolejny żywo ujawnia się charakter całej tej księgi. Piąta Księga Mojżeszowa nie jest księgą ceremonii, lecz księgą posłuszeństwa. Słowo Boże jest jej ważnym, wzniosłym tematem. Słowo Pana w sercach ludu izraelskiego. Niemal na każdej stronicy tej księgi znajdujemy pouczenie o tym, że serce, które miłuje i czci Słowo Boże, jest zawsze gotowe do posłuszeństwa. Czy to będzie chodziło o złożenie Panu ofiary, czy też o przestrzeganie konkretnych dni i świąt. Izraelita mógł znaleźć się na takim miejscu lub w takich okolicznościach, że ścisłe przestrzeganie obrzędów i ceremonii stawało się dla niego niemożliwością. Ale nie było takiej sytuacji, w której nie mógłby miłować i czcić Słowa Bożego oraz być mu posłuszny. Nawet jeśli miałby zostać uprowadzony na koniec świata jako zgnębiony jeniec, to jednak nikt nie miał prawa odebrać mu przywileju, by powtórzyć za psalmistą: w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Poruszające słowa zawierają one główną zasadę Bożego życia,
która nigdy nie przestaje obowiązywać oraz nigdy nie traci na wartości i mocy. Tak jak była aktualną za czasów patriarchy, tak jest i dzisiaj dla każdego wierzącego, który żyje w pośród ruin i zgliszczy chrześcijańskiego wyznania. Posłuszeństwo względem Stwórcy i Jego wiecznego Słowa pozostaje zawsze obowiązkiem i przywilejem człowieka. Bóg dał nam swoje Słowo, a teraz napomina nas, aby mieszkało ono obficie w naszych sercach i abyśmy pozwolili Mu, by wywierało swój uświęcający wpływ na nasze drogi i charakter.